Hej, cześć, witajcie moi drodzy, oczywiście w kolejnym odcinku Zagrajmy Wiedźmi 3. I tak moi drodzy, jeszcze raz ten moment przechodzę. Te opary nie wyglądają szczególnie zachęcająco. Dobra, chwila. Zrobię coś takiego. N. Oh nope, oh nope. Zaraza, muszę wstrzymać oddech. Okej, okay, udało się. Jeszcze chwila, jak mi się udusił. Czy tak sobie mi się udało, dobra? Kurde, no serio, z takiej odległości? Nie, sobie jaja robicie, ja pierdzielę, no. Nie wierzę. Kurde, no, Jezu. No ja... Ale głupstwo, co nie? Dobra, jeszcze raz. Dobra, ja już widziałem. Dobra, znajdź zacapne przejście. Te opary nie wyglądają szczególnie zachęcająco. Zaraza, muszę wstrzymać oddech. Dobra. Jeszcze chwila, jak mi się udusił. Daleko jest do tego miejsca? A ja muszę tam dojść. O kurde, to trzeba będzie tędy pewnie. Nie, tędy. Kurde, Geralt, co ty robisz? Ziomuś. Okej, czekajcie. Muszę omijać te trujące chmury, albo bardzo szybko przez nie przechodzić. Spróbujemy tędy. Tak, bo tu tędy trzeba iść. Okej. Niech tu się powietrze zregeneruje, chociaż trochę. Dobra, idziemy sobie dalej. Nie wiem, czy my tu się nie zabijemy przypadkiem. Dobra, mam. Kurde, no, serio? Fuck. No kurde, no nie wierzę w to. Ja nie mogę. Jest przej. Dobra, wiem, ja już widziałam to przejście. Już drugi raz widzę go. Ale z tym to sobie kurde jaja robią. Sobie jaja robią chyba z tego. Zaraza, muszę wstrzymać oddech. Dobra, dobra, szybko, szybko, wbijaj, wbijaj. Jeszcze chwila, jak mi się udusi. Czy ja muszę tędy iść? Muszę omijać te trujące chmury, albo bardzo szybko przez nie przechodzić. Mam, mam. Jest! Dało się jakoś. Uff! Ledwo, ledwo. O nie! Co jest? Tutaj? Czy my z tego przejścia wyszliśmy? Dobra, okej. Dobra. Dobra, okej. Gdzie my jesteśmy teraz, kurczę? Jak zimno. Dobra, to będzie trzeba chyba używać tego. To nie, tak jest. Muszę się gdzieś schować, bo zamarznę. O kurde. Następne przejście. O nie, nie, mulić mi się ta gra. Kurde, no nie wierzę w to. Kurde, fuck. Może jak znajdę kolejną taką kryjówkę, to jakoś dojdę do przejścia. Dobra. Czy ja tu mogę? Nie mogę, fuck, kurde, czemuż tak? Jedzenie mam jakieś, może? Jadalne, nie mam, aha. No to nie fajnie. Szczerze, nie fajnie, nie fajnie. Mam tylko jedną jaskółkę. Trochę lipa jest, co nie? Szczerze. Bo mam ile żyć? 5000, tak? Czy ile? Czekajcie. 5713. To niedobrze.
Bardzo niedobrze. Kurde. Spróbujemy te wino może, ale nie wiem, czy te wino coś w ogóle da. Aha. Tak sobie. Trochę dało, ale mało. Mało, bardzo mało. Kurde. A jaskółka coś da w ogóle? Coś tu daje, ale też mało. Ja nie mam już tych jaskółek właśnie. Trochę mamy problem. Wiecie? A następne przejście nawet nie wiem, gdzie jest, kurczę. Tak za bardzo. Czekajcie, inaczej zrobimy, tak? Tak, zrobimy i... postać. Właśnie, znaki nie, alchemia. Alchemia? Nie wiem, kurczę, znaki nie, mutageny. Zdolności też nie, to nic nie da mnie tu. Dobra, idziemy dalej. Muszę tam dojść, tak? Pewnie tak, dobra. To będziemy spadać. Albo tutaj. Dobra. Czy się tu zabije? No oczywiście, że tak. Kurde. Dobra, jeszcze jeden raz. Kurde, jak to przejść można jak najszybciej? Tego nie wiem, szczerze. Jak zimno. No na pewno zimno jest. Kurde, coś tu myślę. Igni, igni. Dobra, spadnij. Musisz schować, bo zamarzam. I szybko znaleźć następne przejście. Może jak znajdę kolejną taką kryjówkę. Tu coś mam. Dojdę do przejścia. Kurde, przydałoby się coś takiego wziąć. Ajajaj. 5000 żyć zostało mi. No nie. Idź do kolejnego miejsca. Wbijamy, wbijamy, wbijamy. Wbijamy tutaj, wbijamy, wbijamy. Dobra. Pięknie. Ile mi zajęło? 4600 mam. Kurde, niedobrze, niedobrze, niedobrze. Niech się załaduje do 4700. I pójdziemy dalej sobie. Dobra. Kurde, przydałoby się jakieś inne miejsce znaleźć też, co nie? Szczerze. O, tu jest dobre miejsce jakieś. O! No nieźle. Jakiś domek znalazłem od razu. Dobrze jest. Czy coś tu w ogóle będziemy mieli? Nic a nic. Nie, to chciałem. O! Najgorsza jest ta... A, to nic ciekawego. Czy coś tu będziemy w ogóle mieli? Bo tu nic nie widzę, nic a nic nie widzę, dobra. Jednak tu nic nie będziemy mieli chyba. Na to wygląda... O, od razu mamy życia. Wow, pełne, no nieźle. Światło w takim miejscu. A jeśli mam szczęście, ten ktoś, to... Dotrzyj do latarni. Mamy zasypane aż po dachy. Ciekawe, ile trwa ta śnieżyca. Dobra, dobra, spadamy, spadamy, spadamy. Szybko, 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 szybko. Tutaj. Dobra. Mam aż tam się dotrzeć, mam, ta. Oj, dobra, nic się nie stało. To dobrze. Mam mało żyć, kurde, żeby było... Czekajcie, jaskółkę wypiję sobie może. A mogą te wino wypić, w te est. Dobra, przepadło, kurde, będziemy mieli pełne życia? Pewnie będziemy mieli, ale... Kto wie. Dobra, będziemy mieli czy nie będziemy mieli? Powinniśmy mieć i... Mamy, pięknie, fajnie. Dobra. Dobra, spadamy. W kolejne miejsce. Tu coś mamy, czekajcie, czekajcie. Aha, tu nie ma wyjścia, dobra, jednak nie ma, dobra, wychodzimy sobie stąd.
Jednak. Spadamy. Szukaj jakiegoś... Kurde, Geralt, szukaj jakiegoś wyjścia, nie wiem. Kurde, nie. Nie wierzę. Fuck, deadne. Wypij to chociaż. Dobra, jakoś się udało. Uff, ledwo, powiem wam. Kurde, ledwo. Tędy. Dobra, może da radę chociaż do połowy. Znaczy może nawet za połowę, o! Tak można powiedzieć też. Gdzie muszę iść? Kurde, gdzie ja muszę iść? Nie wiem. Fuck, tutaj? Szczerze nie wiem, gdzie mam iść, kurde. Ojej, nie! Fuck, no nie! Fuck, shit, nie wierzę w to. Kurde, wiedziałem. Jeszcze raz. Tylko mi się nie zapisa... Ja nie zapisałem. Jak, gdzie ja zapisałem? No nie! Kurde, mogłem zapisać grę. Fuck! Ale ze mnie... Aj, nie do rajda. Ja pierdzielę. Dobra, jeszcze raz przejdziemy sobie to... To coś. Oj, wiem. Przejście. Może jak znajdę kolejną taką kryjówkę, to jakoś dojdę do przejścia. Ta, może dojdziesz, nie wiem. Nie wiem, Geralt. Dobra, zapisujemy. Oczywiście. Dobra, dalej idziemy. Dobra, idziemy. Szybciutko idziemy. O, dobra, tutaj, dawaj, Geralt. Dawaj. Dobrze. Pięknie. Wypijemy to wino sobie, żebyśmy zużyli je już. Tylko tu nie ma nic a nic, kurde, szkoda. Kurde, nie mogę tu włączyć tego, medytacji, co nie? Czekajcie, bo chyba nie mogę. No właśnie, nie mogę. Szkoda. Alchemia, a czekajcie, a mogę jeszcze jakieś zrobić na przykład... A nie, oleje tylko mogę, to nie. Petardy też nie mogę. Nie, tego nawet nie chcę. Nie. Dobra, zrobimy tak. Czekajcie, zapiszę sobie grę oczywiście. Na wszelki wypadek oczywiście. Dobra, A jeśli mam Dobra. Domy zasypane aż po dachy. Chyba śnieżyca. Dobra, poczekajmy tutaj chwilę może. Ja muszę wejść tam na górę, ta? A, czekajcie, tutaj mogę wejść przeciw. Zapomniałam normalnie. Oj. To nie było fajne. Szczerze. No nie. Oczywiście, co innego mógłbym tu spotkać. Chodźcie tu. O nie! Serio? Wow! Co to było? Kurnia no! Dobra, pięknie, udało się jakoś. Niepotrzebnie chyba tutaj szedłem, ale dobra, cóż. Dobra. Wow! Serio? Ale szybko mi się życia. Wow, no nieźle. To mi się podoba. Dobra, idziemy, spadamy szybciutko. Lecimy tutaj z tym koksem. Lecimy. Szybciej, Geralt, szybciej. Szybciej schowaj się do jakiegoś budyneczku. Nie wiem, tu na przykład. Albo, no na przykład tutaj dajmy taki przykład. Dobra, jesteśmy, fajnie. Co to jest oto? Takie sobie, szczerze mówiąc. Aha, tu nie mogę wejść, szkoda. O, tu coś jeszcze mamy, czekajcie.
czy coś, co mamy Optima Mater. Co to w ogóle jest, o to? Przedmioty fabularne. To też nie, to tak sobie się przyda. Co nie? Dobra, kurde. Nie mamy w ogóle jaskółek. Mogłem się przygotować. Ale kto wiedział, że tak będzie. Oj, tam damy radę jakoś spokojnie. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Co my tu mamy jeszcze takiego? Puszczyk może, albo wyśmienitą jaskółkę wypijemy. O, no to będzie może dobry pomysł. Zobaczymy, czy... No, jakoś i do życia powoli, ale zobaczymy, czy będzie dobre to coś. Co nie? Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Lecimy szybciutko tutaj chociaż. Albo tu może, o. Na przykład tutaj wbijemy. O, mamy schody, fajnie. Kurczę, powiem wam, niebezpieczne miejsce jest, jest jednak to coś. Wyjątkowo. Aha, tu nic nie ma, kurde. Niepotrzebnie wchodziłem tutaj, no ale cóż. Zwiedzić można, co nie? Przecież. Dobra, jeszcze raz wypijemy to wyśmienitą jaskółkę. I pójdziemy, dotrzeć do latarni. Kurde, gdzie jest latarnia, to nie wiadomo, gdzie ona jest w ogóle. Szczerze. Czekajcie, czekajcie, tu pamiętam... To inaczej się wchodziło, co nie? Do tego miejsca, chwila. Tutaj? Tutaj chyba trzeba będzie wejść. Ta. Nie pomyślałem o tym normalnie. Nie tędy, tylko tędy. O właśnie. Nie pomyślałem, powiem wam o tym, nie pomyślałem. Serio, serio. Dobra, wejdziemy tutaj na chwilę, do tego domku. Może tu coś spotkamy ciekawego, czy ja muszę tutaj dojść? Aha, tutaj miałam wejść, no dobra. Długo ci zeszło, jakieś problemy po drodze? Pewnie. Co to za miejsce? Bo to prawda, to tu walczyłeś z projekcją Eredina, a wcześniej Ciri stoczyła tu walkę o ciebie. O czym ty mówisz? Właśnie. Nigdy się nie zastanawiałeś? Wiele razy. To Ciri po ciebie przyszła. Wyczuła, że jesteś w niebezpieczeństwie. Wow, serio? Wyrwała cię z łap gonu i przeniosła do lasu pod Kaer Morhen. Eredin zaczął ją ścigać. Przeze mnie? Czemu nic nie powiedziała? A co by to zmieniło? Ty rozpaliłeś światło na szczycie? Pomyślałem, że tak łatwiej ci będzie trafić. W końcu do tego służy... No właśnie. Dobra, którędy tu trafiłeś? Miałem nadzieję, że jednak się nie rozdzielimy. Uprzedzałem cię, że to może się zdarzyć. Którędy wypadła ci droga? Przez świat, w którym umierał. Dobra. Idziemy po Gelsa, ale właściwie ciągle nie... Eredin jest inny niż król, którego zabił. Interesuje go władza dla... Większość czasu spędza podróżując na czele czerwonych jeźdź. Gels jest świetnym administratorem i jeszcze lepszym intrygantem. Ma jakiś słaby punkt? Tak, jest uczciwy. Mhm, dobra. Okej. Co to za świat? Enel? Nie, to Ted Deyred. Czas końca. Świat zniszczony przez białe zimno. Wszystkich nas to czeka, choć na różnych etapach istnienia. Mówisz, jakby w ogóle cię to nie ruszało. Eredin dał się przytłoczyć świadomości zagłady. Dobra. I... Możesz jaśniej? Nie tutaj i nie teraz. Oj, oj, oj. Dlaczegoż? Oj. Co to za... Kurde. Nie. Wszystkich nas to... Mówisz, jakby w ogóle cię to nie ruszało. Eredin da... Bo... Nie... Oj, kurde, miałem te pierwsze włączyć. O, tutaj. To miejsce nie wygląda zbyt bezpiecznie. Ruszajmy. Tędy. Kiedy otworzy się następne przejście? Za chwilę. O Jezu, palę się. Serio? Wow. Wow, co tak szybko? No nieźle.
Szybko żeś włączył. Tirnalia, płat świadomości. Oj, siedziba namiestnika. Kogoś tam. Nie przeczytałem do końca. Ale chyba jesteśmy, mi się wydaje. No właśnie. Do Tirnalia? Pałac świadomości. Dawniej księżycowy. Główna siedziba Gelsa. O, już jesteśmy. Fajnie na miejscu. Zawaliście. Dobra, pięknie. O, ale fajne widoki powiem wam ma ten Gels. Fajnie, fajnie. Ładne miasto. Miło, że doceniasz. Elfia architektura jest nieco bardziej wyszukana niż wasza. No, można tak powiedzieć. No, ale cóż. No. Ledwe dwer legacy. Jezu, serio? Kto to? Co oni tu robią? Cześć. Chyba skończymy na dziś, moja słodka. Bądź tak dobra i zostaw nas samych. Ja pierdzielę, serio. Bo chyba wszyscy się zgadzamy, że to sprawa tylko między nami. Prawda, panowie? Tak. Jest pan Ed Koamhan Maha i Wiedźmin z Rivi. Jak wam się podoba moja nowa modelka? Przypomina nieco Lare Dore. Nie uważasz, Kreda? Być może wzrostem, niczym innym. Te miejsce. O, widzę, że to dla ciebie nadal drażliwy temat. W takim razie zmieńmy go. Napijecie się czegoś? Chętnie się napiję. Masz może wódkę? A, prawda, wy tu nie hańbicie się takimi trunkami. Muszę przyznać, że nie spodziewałem się tu ciebie, Wiedźminie. Swoją drogą zawarłeś interesujący sojusz. Myślę, że czasem nawet wśród elfów NL trafi się ktoś przyzwoity. Naiwność jest błogosławieństwem głupich. Wydaje mi się, że dostrzegam cień zniecierpliwienia na waszych twarzach. A zatem co was sprowadza? Co nas prowadza? Przyszedłem ci powiedzieć, kto zabił naszego króla. Zadaliście sobie wiele... Tak. A zatem kłamstwo, które dla mnie przygotowało... Zobaczysz prawdę. Wyśnisz ją. Znalazłeś onej romanty? Oni zawsze śnią prawdę. Czyli przeczucie mnie nie myliło. To będzie interesujące. Pozwól. Owszem, pozwól z nami. Wiedźmin Geralt, prawdziwy człowiek czynu. Można do świata Enseed. Tym razem bezpośrednio. Zleci się to strach. O kurde, tch, jakie zdjęcie, ja pierdzielę, serio. Dobra, wiedźmińskie eliksiry są zabójcze dla zwykłych ludzi, wow. Dla elfów też? Pewnie nie, ale cóż. Podczas walki możesz posłużyć się gazem bagiennym, serio? Gniazdami żądlących się owadów, czy czegoś tam. Zasłyszone rozmowy dostarczają czasami informacje o nowych zadaniach. Wow, dobra. Fajne ciekawostki tutaj są. Petard i kurz można używać w jednym z dwóch trybów. Wow. Dobra, mniej ważne to jest, nie? Nowy igrat, kameleon. Rozumiem, że nie muszę przedstawiać naszego gościa. Witaj, Zirael. Więc to prawda, że jaskółka trzyma teraz z lisem. Nie próbuj nas szczuć na siebie. Nie pamiętasz, jak Avalach cię szantażował? Jak prób dysponował twoim ciałem, jakbyś... Pamiętam, ale jeszcze lepiej pamiętam, jak doradzałeś Redinowi, co ma ze mną zrobić, gdy mnie już pojmie. I pamiętam, co czerwoni jeść... Nie przyszedłem tutaj, żeby się kłócić. Zobaczysz je we śnie. A tak,
Onejromantka. I co dalej? Mam podburzyć Nie pochlebiaj sobie. Wystarczy, że wystąpisz przeciw Eredinowi. Dobrze. Niech wieszczka wyśni... Wyśni je nam wszystkim. Czemu nie? Szczerze... Czemu on tu przylazł? Szczerze, trochę dziwne to jest dla mnie. A to cóż to, któż to? Umarł król. Niech żyje król. What? Wasza jedyna szansa to wydać mu bitwę na ustalonych warunkach. W tym świecie musicie płynąć na Skellige i odnaleźć kamień słoneczny. Eredin nie otrzyma posiłków od Postąpiłeś słusznie. Wkrótce otworzy się nowy portal do Tirnalia. Ustabilizuj go i będziesz... Równie dobrze to mógł być blef. Mógł to powiedzieć tylko po to, żebyśmy go wypuścili. Zaraza. Trzeba go było przycisnąć. Spokojnie. Avalach zna go lepiej. Wróci i wszystko nam powie. O wilku mowa. Geralt się martwi, że za szybko wypuściliśmy Geesa. O właśnie. Ostrożności nigdy za wiele. Słusznie, ale wierzę, że Geels dotrzyma słowa i nie wesprze Eredina. Wygląda na to, że masz jakiś plan. Może się nim z nami podzielisz. Gdy znajdziemy słoneczny kamień, dzięki magii waszych czarodziejek, ściągniemy okręt Eredina do zatoki przy wyspie Undvik. Król Gonu wpadnie w przygotowaną zasadzkę, a my go zabijemy. Tak po prostu? Pokonanie Eredina nie będzie łatwe, ale... No... Odszukajcie czarodziejki z loży i widzimy się w porcie. Płynie... Od razu... Ciekaw, co to za mała sprawa, którą masz do załatwienia. Kiedy ostatnio byłam w Nowigradzie, miałam trochę kłopotów. Wyobrażam sobie. Parę osób mi wtedy pomogło, a inni nie. Pójdziesz ze mną? Jasne. Prowadź. Tylko zaraz, najpierw sobie zajrzyjmy. Na Wyspę Świątynną. Nigdy nie byłaś zbyt religijna. I dalej nie jestem. Chodźmy. Dobra, spokojnie, poczekaj chwilę tutaj. Ciri? Czy od razu mamy tam... O Jezu, nie, nie gadacie, że... Od razu na tę wyspę się ten... No... Asusa, nie? Jesteśmy już prawie na miejscu. Ojej. Właściwie idziemy. Spotkać się ze Skurwielem Juniorem. Trochę na to za późno, on nie... Pytałam Zoltana i mówił, że Skurwiel cały i zdrowy siedzi na wyspie świątynnej. Osobiście wbiłem mu miecz między żeby. Musiała ci się omsknąć ręka, bo wygląda na to, że się wy... What the fuck? Serio? Idź. Ale czekaj, czekajcie, kurde. Dobra. Dobra. Dobra, pójdziemy już za... Co w ogóle chcesz to zrobić? Chcę mu spojrzeć w oczy. I co wtedy? Nie wiem. Zależy, co niech zobaczę. Daleko jestem ten junior?
Dobra, a tutaj jest już. A, tędy. Kurde, dawno nie byłem tutaj. Czego tu? My do pana Wileja. Pan Skurwiel czeka na ważnych gości. Wypierdki! Może jakoś się dogadamy. Tak, tak. Idźcie na... Dobra, okej. Okay. To było dziwne. No pewnie. Najmniej. Ciekawe co kombinuje. Na górę. Tutaj. Gdzie on jest? Co za gość? Tutaj. Poniżej? Jak poniżej? What? Niedaleko. A, tutaj. A, bo musiałam na nią poczekać. Dobra. Spoko. Dobra, już jesteśmy. Gdzie on jest? No dobra. Proszę, proszę, kogo ja widzę? Wreszcie znalazłeś swoją małą... Jak dla mnie wygląda na całego... A, bo ty myślałeś, że mnie wtedy zajebałeś? Niespodzianka, kurwa! Zawrzyj gębę, wiedźminie, bo jeszcze ci... Dość tego! Dokończę to, co zacząłeś! Hola, stój! To ja! Dudu! Dudu Biberwelt! Naprawdę mnie nie poznaliście? Dudu? Zaczekaj, Ciri. Po napadzie na skarbiec Dijkstry rozpłynąłeś się w powietrzu. Jak cię znalazłem? Mów! To było na Placu Rzeźników. Grałeś w sztuce Pryszcili. Ściągnąłeś mnie na scenę. Odłóż broń, Ciri. To Dudu. Na Bogu. Ale mi strachu napędziliście. A ty nas wkurzyłeś. Następnym razem nie wkurzaj wiedźminów. Skurwiel Junior? Już nie miałeś się pod... Kiedy mu wtedy uciekliśmy, nie wiedziałem co robić. Nie mogłem się więcej ukrywać. Wcześniej... Wtedy podjąłem decyzję. Nikt prócz nas nie zdążył się zorientować, że on nie żyje. To była moja szansa. A, okej. Już wiem, Dudu, przecież on się przemienia w każdego człowieka. Przecież się przemieniał, pamiętacie przecież. Jeszcze w pierwszym chyba akcie, czy w... Nie, w drugim nie. Tak, w pierwszym jeszcze, jak pamiętam, robiliśmy tę misję. No nieźle, powiem wam, się przemienił w ten Dudu, w tego juniora. Nie podejrzewałam cię o taką odwagę. Ja siebie też nie. A z innej beczki. Nawet nie wiesz, jaka to ulga, że nic ci nie jest. A dla mnie, że nie podrżnęłam ci gardła. Wybrałeś sobie ciekawą branżę. W tym sens, że już... Dwa tygodnie po śmierci Wileja ogłosiłem, że nawróciłem się na wieczny ogień. Sprzedałem nielegalnie... I nikt z ludzi Skurwiela nie protestował? Mam znajomości w korporacjach handlowych. W przypadku ludzi Wileja dwa razy więcej koron w Mieszku to dwa razy więcej szacunku dla tego, kto... Ktoś może cię zdemaskować. Ludzie Wileja się nie zorientowali. Jego współpracownicy... Nawet wy daliście się na to. I mogło się to dla ciebie... Fakt. Czasami mnie... Dobra, musimy się zbierać. Na nas już czas. Racja. Musimy zajrzeć jeszcze do Złotego... Miło było was widzieć. Uważajcie na siebie. Ty też. Bywaj, Dudu. Dobre. Po co idziemy do jesiota? Spotkać się z dziewczyną, która kiedyś mi pomogła. Kto to? Znajoma Jaskra. Ma na imię Bea. Bea? Jest kelnerką w Złotym Miesiotrze. Aaaa. Ona z Jaskrą. Dobra, już wiem. Chyba wiem. Chcę jej podziękować. Dużo wtedy ryzykowała. Bea. Coś mi się przypomina, ale wiecie, już dawno... Miałam wtedy na karku... Dawno robiłem tę misję, co nie? Już za sam kontakt ze mną mogłaś... Żeby uratować Jaskra. Pamiętam. Zawsze się musisz w coś wpakować. dobra, idziemy sobie powolutku. Do tej Bey. Do tego jesiotra. Czy jesiotru? Jesiotra. Dobra.
Daleko jeszcze ten złoty jesiotr jest? Daleko? Byłam kiedyś w mieście bardzo podobnym do Nowigradu. Tak? Tylko ludzie byli tam znacznie wyżsi i mieli czarną skórę. A, Murzyni. To było gdzieś w Zelikanii? Nie, w innym świecie. Jakie to uczucie, kiedy skaczesz między światami? To jak przechodzenie przez portal, czy jakoś inaczej? Trochę inaczej. Na początku było ciężko. No na pewno. Nie do końca nad tym panowałam, więc musiałam się mocno skupić, żeby nie wylądować na przykład w środku wulkanu. O! No to by było, kurde, masakra. Walachem dużo mi dało. Masakra byłaby. Jakby... Teraz po prostu myślę o miejscu, do którego chcę się przenieść. Kurde. Zamykam oczy i... Już. No dobra, gdzie jest ten złoty jesiotr? Aha, okej, już jesteśmy, tak? Nie jeszcze? Kurde, daleko jest, powiem wam, jednak to coś. Ta karczma, można tak powiedzieć, co nie? Okej, chyba już jesteśmy, ta. Tak? Chyba tak, dobra. Jeszcze nie? Już, dobra. A to cóż to? A, dobra. Okej. Daliśmy ci szansę, trzeba było z niej skorzystać. Pluję na wasze szanse. Pożałujesz, krowo. Więcej kurtuazji, mówisz, dodamy. Nie wtrącaj się, to nie twoja sprawa. Wyjdźcie sami, właśnie. Teraz już moja. Ty też jesteś chory. Jest, do tego bardzo groźny. To rzeźnik zbiera... Co tam zrobił? Drzewa... O, Juchen? Murzyn. On zarąbał pół wsi, a trupy wójta i jego żony ciągnął za koniem aż do Nowigrad. Posłuchaj, kolegi, dobra. To my przepraszamy. Ale go, ale ich załatwiłem. O, dzięki, tym razem byli naprawdę... Mówiłam, żebyś z nimi nie zadzierała. Mam nie wpuszczać nie ludzi tylko dlatego, że jakiś drak. Dobrze cię widzieć, Bea. I ciebie, Ciri. Kim jest twój szarmancki towarzysz? Przecież... Geralt z Rivi. Ten Geralt? Tak, ten. Bardzo mi miło. Wiele o tobie słysza. Co słyszałaś? Naprawdę? Na przykład co? Na przykład, że uratowałeś się z opresji tyle razy. To słyszałam od Ciri. Bea, jadł stop. No dobrze, już dobrze. No dobrze, już dobrze. No, no to co was sprowadza? Chciałam ci podziękować. Och, daj spokój, każdy na... Nie każdy miałby tyle odwagi. To dla ciebie. Taki drop. Och, jest piękna, dziękuję. To co, zostaniecie na zupę i pieczeń? Karczmarz ubił rano świniaka. Ta? Dzięki, ale musimy jeszcze odwiedzić Zamurze. A, idziecie do Waldo. No to nie zatrzymuję. Bywajcie oboje. Opiekuj się nią. Będę. Bywaj. No. No, na razie, Bea. Cześć, cześć, cześć. Cześć. Idź za Ciri. Twoja koleżanka, Bea. Co z nią? Nic. Wydawała się miła. Geralt, jesteś okropny. No co? Dobrze. Co takiego interesującego jest na Zamurzu? Obóz wędrownych cyrkowców, nie ludzi. Kiedy tu przyjechałam, chciałam się skontaktować z Triss. Ta, i co? I co, skontaktowałaś się? Wydałam prawie wszystko, co dał mi Baron. U, to niedobrze. Do spotkania nie doszło, bo na miejscu zjawiła się Straż Świątyni. Ooooo! Od tej pory czuję. Triss nie próbowała się potem z tobą skontaktować? Ona o niczym nie wiedziała. Dość. Myślała, że spotka się z kolejną alchemiczką, która chce uciec z Nowigradu. Za murze, dobra, jesteśmy już. Nie chciałam jej narażać. Dobra, fajnie. Byłam ścigana i bez grosza. I gdzie teraz, daleko? Wtedy spotkałam Waldo. Tutaj? On i jego ludzie mi pomogli. Potem poznali mnie z Beą, a dzięki niej trafiłam do Jaskra. O Jezu, gdzie to jest, daleko? O kurde. Resztę historii znasz. Tak, znam. O, daleko trochę to miejsce jest. Gdzie jest ten twój znajomy? Tam. Waldo!
O, jesteś, Waldo, jesteś. O, jest. Ciri, ty diable wcielony! Witaj, maleńka, co to, przyprowadziłaś dziadka? Ta. Egar, jesteś podły. Pozwólcie, że wam przedstawię. Przyprowadziłaś dziadka? A, witamy. Wiele o tobie słyszeliśmy. Przyprowadziłaś dziadka. Dobre, no nieźle. I pewnie w większości same kłamstwa. Jeśli kłamstwem jest to, że od dziecka byłeś jej mentorem, no dobrze, że jesteście. Trafiliście w ostatnich... Wyjeżdżacie? Wkrótce mają się zacząć wysiedlenia nieludzi. Wolimy uprzedzić fakt. Rozumiem. Problem w tym, że po drodze padły nam dwa konie, a kolejne dwa... Jakoś sobie poradzimy. Zresztą, wyjeżdżamy dopiero... Tak. Wybaczcie, idę porozmawiać z kupcem, który może zgodzi się Żeby Waldo jutro też nie musiał się o nic martwić. Chyba się nie obraził. Co go ugryzło? A, nie przejmuj się. Egar, mówcie lepiej, co was sprowadza. Daj spokój. Ważne, że wróciłaś i jesteś cała. To dla was. Tyle, ile mi wtedy po... Ciri, wiesz, że tego nie wezmę. A ty wiesz, że nie przyjmę odmowy. Wiem, zagrajmy o to. Jasne. O nie. To proponuję wyścig. Nie, dzięki. Nie, dzięki. Na wszelkie bóle ciała i duchu... Najprawdziwsza. Zostańcie z nami. Wiesz, może to nie moja sprawa, ale cieszę się, że w końcu zeszliście się z Yennefer. Ja też. Chwilę wam to zajęło. Chyba oboje musieliśmy do tego dojrzeć. No więc, no jak to było? No wiesz, kiedy życzenie przestało działać. Jak się czułaś? Staliśmy tam oboje, na szczycie góry. Patrzyłem na nią i... czułem, że jestem na właściwym miejscu. Wreszcie. Jeszcze wina? Dzięki. Cieszę się, że zostaliśmy. Ja też. Lubią cię tutaj. Ja też ich lubię. A, najchętniej przystałabym do nich. Piła, ścigała się, podróżowała od miasta do miasta i nie przejmowała się niczym. A czym się przejmujesz? Tym, co nas czeka. No właśnie. Nie będzie łatwo pokonać Gon, ale będziemy mieć wsparcie Loży i Avalacha. Damy sobie radę. Obawiam się, że w moim przypadku starcie z Gonem to będzie dopiero początek. Co masz na myśli? O właśnie. Co masz na myśli? Obiecałaś! Żartowałam! Czasem chciałam. Czyli? Zwyczajna. Zwyczajna. Problem w tym, że nie jesteś zwyczajna. Słyszę to. Od urodzenia. Wszystko przez tę cholerną starszą krew. Dzięki niej mam te wszystkie zdolności, ale przy... Dlatego czas z tym skończyć. Pokonamy Eredina i wreszcie będziesz wolna. Czyżby? Oprócz Eredina jest jeszcze kilka osób, które mają wobec mnie plan. Kiedyś czarodziejki z Loży, teraz mój ojciec. Nie wymieniłaś Avalacha. Z Avalachem jest inaczej. Jemu zależy na tym, żeby mój dar nie wpadł w niepowołane ręce. Nie wymknął się spod kontroli. O właśnie, obyś miała rację. Skoro tak mówisz. Wątpisz w to? Nadejdzie dzień, w którym i Avalach powróci. Być może, ale nawet... Jestem pewna, że cokolwiek to będzie dla mnie wybór. Będę mogła odmówić. Obyś się nie myliła. Zobacz, Pablo żongluje. Kiedyś się tego nauczę. Niezwykle przydatna umiejętność. No, nareszcie was znalazłem.
Dobrze się bawicie? Ogniska, wino, żołnierze. Czego chcieć więcej? Wymieniłbym jeszcze co najmniej kilka. Wyglądasz na strapionego. A daj spokój, o wymianie nie było nawet mowy, a za zdrowego konia krzyknął tak, dlatego musimy zdobyć konie w inny sposób. Wyczuwam głupot. Wiedziałem, że ci się spodoba. Chcemy się zakraść do jego stajni. Ma tam chyba ze 30. Idziecie z nami? Jasne. Może da się to załatwić w inny sposób. Tak się składa, że mam trochę. Nie będziemy mieli jak oddać. Nie musicie oddawać. No właśnie. Szczodra propozycja, ale kupcowi chodziło o nas, a nie o nasze pieniądze. Powiedział, że tak. A skoro nie możemy No nie wiem to. Geralt, nie wymyślaj. Kupiec od... Nie daj się prosić. To nie jest nasza sprawa. Nigdy się nie nauczycie. Niepotrzebnie chyba. Co tu się dzieje? Czy wyście poszaleli? No. Mieliśmy się bawić, a nie okładać pięściami. Poróżniliśmy się. Ciri, przykro mi to mówić, ale chyba pora, żebyś... Wiem, czar prysł. Ile się przejść nad rzekę? Przepraszam. Przepraszam za tę scenę. Nie masz za co przepraszać. Postąp... Do zobaczenia, uje. No dobra. Się wkurzyłem, a co się będę tam kurde. Wkurzył mnie ten gościu. Dobra. Co my tu mamy jeszcze do zrobienia? Porozmawiaj z Triss i z Yennefer, tak? Daleko one są 305, a tu 226, trochę bliżej mamy do niej. Dobra. Co miałem mówić jeszcze? Widzisz jak żyjemy? My, NC? Dobra, idziemy już. Nie ma czasu tam. Dobra, gdzie ona w ogóle jest, ta Yennefer? A zaraz zobaczymy przecież, co nie. Ale jest troszeczkę bliżej niż ta, niż Triss. Dużo straży, powiem wam, tutaj jest. Oj, przepraszam, przepraszam. Dobra. Aha, ona jest tutaj, tak? Czekajcie, czy to ona jest... Oczyska marzniowe. Nie tu, nie tu chciałem wchodzić, kurde. Oj, przepraszam. Dobra. Czekajcie, czy to tędy się wchodzi? Chyba... Nie, też nie. Czekajcie, tutaj. No dobrze, moi drodzy. Tu sobie zakończymy odcineczek. I widzimy się oczywiście w kolejnym materiale. I cóż, cześć!